Na celowniku Nawala z Michałem i ze Starym dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Rafale. Przedstawię wam Rafała, były żołnierz jednostki specjalnej GROM. Z Rafałem uwielbiałem ćwiczyć, bo przy tym moim lekkim ADHD, pamiętasz nasze WF-y na kursie podstawowym, to dawałeś radę ze mną, a ja z tobą. No cały kurs podstawowy praktycznie przećwiczyliśmy w parze, jeżeli chodzi o jakąś fizykę walki wręcz i tak dalej, to praktycznie ćwiczyliśmy razem, tak. Trochę się uśmiecham tutaj, bo jesteśmy przed minutę po tym, jak zostały włączone kamery i przysłuchiwałem się tutaj waszej rozmowie z uśmiechem. Nie polecasz robienia pompek? Nie, polecam robić pompki, ponieważ to było moje podstawowe ćwiczenie, kiedy w czasach, kiedy byłem nastolatkiem, siłownie dopiero zaczynały się pojawiać, więc człowiek miał jakieś tam dwa hankle. I pompki to było moje podstawowe ćwiczenie. Książka Joe Weidera, ojca kulturystyki i wielu mistrzów kulturystów, była dla mnie Biblią. Więc pompki to były po prostu moje podstawowe ćwiczenie, które, że tak powiem, rozbudowały moją klatkę piersiową, nawet nieźle, bym tak powiedział, w moich latach świetności. Też troszeczkę lekarz się do tego przyczynił, ponieważ ja mam krzywicę klatki piersiowej, więc żeby to jakoś zmodyfikować, po prostu zacząłem uprawiać sport. Także... Dobra, czyli wycofujesz się sprzed tego, co było przed rozmową, żeby robić deskę, a nie pompkę. Nie. Rozmawialiśmy o robieniu pompek w naszym wieku. Tak. Inaczej, mówił, żeby nie robić pompek, a Michał mówił, żeby nie robić wejść siłowych. Pozwól dokończyć to, co Michał powiedział. Tak jak powiedziałem, pompki to były moje podstawowe ćwiczenia. Więc wiecie, jak człowiek ćwiczy przez parę lat, uprawia sport, później ma przerwę w sporcie i nagle postanawia wrócić do sportu. I nagle się okazuje, że nie może zrobić pompki, a głowa chce, ta chora ambicja powoduje, że jednak człowiek tam gdzieś napiera, nie przygląda się swojemu organizmowi i tak dalej. Więc miałem też taki okres w życiu, gdzie nie mogłem sobie po prostu z tym poradzić. Dlaczego ja nie mogę zrobić głupiej pompki, tak? W latach mojej świetności wykonywałem po 45 pompek w czterech seriach, na przykład z minutowym, minuta 30 odpoczynkiem. Natomiast to, co z Michałem tutaj zaczęliśmy rozmawiać, przyszedł pewien wiek. To było bardzo ciekawe. Przyszedł pewien moment, gdzie zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja mam problem ze zrobieniem 10 pompek. Okej, nie ćwiczyłem przez dosyć długi okres czasu, ale tak, bolą mnie barki, gdzieś tutaj mięsień się spina i tak dalej. Więc w końcu odłożyłem tą swoją chorą ambicję na bok, usiadłem i przemyślałem po prostu, co robiłem w życiu i dlaczego nie mogę normalnie funkcjonować. Więc przez naszą działalność, przez to, że działaliśmy jako szturmowcy, tak, z całym sprzętem na sobie, gdzie dla przykładu podam, moja waga była 78 kg. W momencie, kiedy założyłem na siebie sprzęt szturmowy, taki podstawowy do działania, waga 110 kg. Więc to był podstawowy sprzęt, tak? Więc my w takim sprzęcie zasuwaliśmy po kilka godzin dziennie, w terenie, w budynkach i tak dalej. Do tego jeszcze w waszym przypadku nurkowanie, siedzenie w lesie, w moim przypadku skoki spadochronowe, to doprowadziło, że jakieś tam problemy z kręgosłupem się pojawiły, które po prostu powodowały promieniowanie, że tak powiem, na ramiona, w różne inne obszary. I jak to zacząłem analizować, to wtedy doszedłem do wniosku, że jednak muszę zacząć od początku. Tak więc zostawiłem po prostu te ciężary, które ambicjonalnie gdzieś tam chciałem dźwigać i praktycznie zacząłem ćwiczyć od zera. I teraz mogę robić pompki z powrotem. Nie takiej ilości, ale mogę robić pompki z powrotem. Więc szczególnie zauważyłem, że w moim wieku ćwiczenie z mniejszymi ciężarami... W twoim jednak... wieku to znaczy się... No, młody chłopak. Mamy luty, tak? Mamy luty.
no to jestem 3 miesiące po 50, więc ten, nie czuję kiedyś się. Kiedyś można by było powiedzieć stary dziad, a dzisiaj? Powiem ci tak, że kiedyś córka wraca do domu i rozmawia po prostu tam ze mną i z żoną, opowiada jakąś przygodę w ciągu dnia i mówi: kurde, gdzieś tam, nie wiem, byłam, jechałam w autobusie czy w metrze i taki stary facet po 50, kurde, i nagle ups, przepraszam, nie chciałem. Nie, ale to się można pośmiać. Mi się wydaje, że wiek zależy od nas, jak się szanujemy, jak się prowadzimy, tak? Więc ja, będąc w wieku 40 paru lat, ze swoimi drobnymi problemami zdrowotnymi, ciągle szukałem po prostu czegoś, wynalazłem sobie triatlony, zacząłem robić triatlony, żeby wrócić do sportu tak naprawdę. Tak naprawdę wszystkie moje triatlony były zrobione bez żadnej mojej kontroli, po prostu robiła je moja ambicja, więc nie miałem kontroli tak naprawdę nad żadnym triatlonem. Jeden triatlon, który zrobiłem, a zrobiłem ich chyba z 10. Tak naprawdę, jak w momencie zrozumiałem, że kręgosłup i problemy, które z nim mam, one powodują po prostu, no, że tak powiem, prawidłowy przekaz na mój układ nerwowy, to tak naprawdę wtedy jeden triatlon miałem z kontrolą, gdzie każdą dyscyplinę po prostu przerwę na chwilę, tak? Bo będziemy rozmawiać dzisiaj o pasjach, o tym, co tacy faceci jak my robią na emeryturze, i oddałbym tutaj głos Michałowi, bo jedno, co nas łączy, to że wszyscy praktycznie, ty mówisz, że trochę pompek nie robiłeś, ale że uprawiamy czynnie sport, czynnie, a więc praktycznie każdy z nas 2, 3, 5 razy w tygodniu jest na siłowni i biega. Ty jesteś świeżo po kontuzji. No tak, to podobnie jak Rafał. Jakiś niekontrolowany przypływ ambicji spowodował, że postanowiłem wrócić do starych czasów. Próbowałem zrobić wejście siłowe, no, coś tam zerwałem, znaczy, w zasadzie urwałem, poważna rzecz. I faktycznie no, wymagało przerwy i takiego wrócenia do podstaw. I teraz wracam właśnie do podstaw, czyli zrozumiałem, że być może prostsze rzeczy, mniej skomplikowane, mniej taka obciążające, ale wróżące lepiej na przyszłość. A pamiętam, słuchajcie, pamiętam, jak odchodziłem z jednostki, czyli no, to już 10 lat temu. Tam przy końcu miałem taki moment, że wstając z łóżka, czułem takie właśnie w odcinku krzyżowym takie ukłucie, które rozchodziło się po całych plecach, i tak sobie mówiłem: Jezu, co to jest? Chyba faktycznie, żeby tylko nie był, żeby to mnie nie uziemiło. Każdy z nas tu będzie szukać, ja się uśmiecham. To taka historia a propos właśnie, tak. Bo chętnie bym was punktował, a ja jestem drugi rok, półtora roku po zerwanym Achillesie, bo powołanie do reprezentacji piłki nożnej. I dlatego, i tu jest coś wspólne w którym momencie, że jednak jesteśmy już byłymi gromowcami. I dlaczego podziwiam oczywiście chłopaków, którzy ciągle kontynuują tę służbę w naszym wieku, bo są tacy. Oczywiście pewnie już, ale rozumiem, to daje taką perspektywę, bo jak przychodziłem do jednostki, to ganiało się, wiesz, pamiętam poligon, nie wiem, zajęcia od 8, a o 6 rano wstawaliśmy i biegaliśmy gdzieś tam, żeby zrobić trening. I jakby wzajemne napędzanie się i tych starszych kolegów, którzy tak patrzyli, tak, że mniej tego robili. Wtedy my się z nich śmialiśmy, oni z nas, tak. Tego nie rozumiałem. Teraz dlatego inaczej. Też te twoje triatlony, które zrobiłeś i bez przygotowania. Ja pamiętam, jak kupiłeś jeden rower, później drugi stacjonarny, patrzyłem, bo jesteśmy sąsiadami, że gnasz na nim i te triatlony machnąłeś. Nie, no zrobić, słuchaj, w jednostce, w której pracowaliśmy, i wysiłek fizyczny, który tam wykonywaliśmy, no to jest po prostu na poziomie zawodowców, tak? Bo zasuwasz sprzęcie, który waży kupę, zasuwasz tym godzinami, czasami nie masz przerw, tak jak na siłowni możemy sobie zrobić przerwy regularne i tak dalej, tylko po prostu gdzieś tam się grzeje. Czasami biegi w jakimś obciążeniem i tak dalej, to one powodują, że no jesteś po prostu, trenujesz jak zawodowiec, tak? Oczywiście nie odżywiasz się
jak zawodowiec, bo nie ma na to czasu, tak? Ale stąd później, zobaczcie, wychodzą problemy, nasze problemy. No, w badaniach lekarskich, tak? Że był moment, gdzie tak. Większość lekarzy, jeżeli przechodziliśmy kontrolę i wychodziło EKG, to już nas chcieli kłaść po prostu. Spędziłem 24 godziny z holterem. Bo coś holterem. Tam zagrało, gdzie ja funkcjonowałem, byłem, kurde, żyłem pełną parą, a tutaj nagle mi ktoś mówi, że musi pan iść do szpitala położyć się, także ten. Natomiast no podsumowując tutaj te nasze zabawy, to wydaje mi się, że warto się przyjrzeć, że tak powiem, w głąb naszego ciała i jednak trzeba się ruszać, bo w momencie, kiedy ja się nie ruszam, nie trenuję, to po prostu wszystko mnie boli. Więc to już sobie udowodniłem nieraz. Wracając tutaj do twojej historii, jak stawałeś z łóżka, to pamiętam, jak intensywnie też zajmowałem się skokami spadochronowymi i wykonywałem skoki w AFF-ie. Wyskakując z uczniem samolotów, to w tej pierwszej fazie odcinało mi nogi, tak? Więc teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ja jestem odpowiedzialny za studenta razem z drugim instruktorem, z kolegą. Nagle ja wyskakuję i przez pierwsze 3 do 5 sekund nie czuję nóg, tak? Ponieważ no, wyjście wychodzi się tak zwane na strugi, gdzie muszę całą swoją przednią część ciała wystawić po prostu do wiatru, więc to wygięcie jest troszeczkę nienaturalne. Więc po 5 sekundach dopiero byłem w stanie wykonywać dalej skok. Oczywiście to było, może wyglądać troszeczkę tak niebezpiecznie, natomiast no to była jakaś tam dolegliwość, która przez to, ile ciężaru nosiliśmy na plecach, to jednak no powodowała pewne dolegliwości, na które wtedy no nie zwracałem uwagi, tak, no bo kto z naszym wieku, jak byliśmy, że tak powiem, żyliśmy pewną parą, kto chciał chodzić do lekarza? Nikt na to nie miał czasu, kurde, jak się mogłem ruszać. Było takie hasło, że jak boli, to znaczy się, że czujesz, że żyjesz. No dokładnie, więc kto, nie było czasu chodzić do lekarza po prostu. No. Ja pamiętam, po kursie podstawowym trafiłem już do chłopaków tam do sekcji snajperów, po kursie snajperskim już byłem i chodziłem też na jiu-jitsu. Wtedy się pojawiło to brazylijskie jiu-jitsu, zafascynowałem się tym, zacząłem chodzić tak. I złamałem rękę. No pamiętam. I z tą złamaną ręką przyszedłem, że ja będę pracował. I wtedy... Ale człowiek był głupi, nie? Wtedy. I chłopaki mówią, ty, weź idź już do domu, wygonił mnie tam. Pamiętam, przełożeni powiedzieli, że idź stąd, nie jesteś tu potrzebny. No, wiecie, ale słuchajcie, ona taka jest prawda, ale że tak naprawdę ja kiedy nie przychodziłem do pracy? Kiedy miałem nogi połamane, tak? No, parę razy... Zdarzyło się. No, się zdarzyło. Zapomniałeś wtedy, wylądować. To wtedy nie przychodziłem do pracy, tak. no bo jak? No nie rady, tak? Natomiast jak człowiek był sprawny, czy jakieś przeziębienia kiedyś, czy się w ogóle nie brało nie było. Pod uwagę, nie tak? Było. No właśnie, to jest ta ciekawa historia, bo rozmawialiśmy wcześniej dużo o pasji do, i o tym wiesz, o tym, co jest ważne, jak się w pracy w służbach mundurowych, o tym, co nas popchnęło do tych służb. Rafał, powiedz krótko swoją drogę. Jak to się stało, że trafiłeś do jednostki? Znaczy ja tak naprawdę, wiecie, no, ja lubię rywalizację, gdzieś tam ciągle mnie coś kiedyś goniło, więc tak naprawdę do służby trafiłem trochę po części dzięki mojemu świętej pamięci wujkowi, który tam popchnął mnie w pewnym momencie na drogę wojskową, więc oczywiście najpierw służyłem w desancie w Bielsku-Białej. Później wyszedłem do cywila, jakiś tam nie miałem za bardzo planu na siebie, więc wujo się pojawił, pokazał mi ogłoszenie, więc no, pojechałem, złożyłem papiery, rekrutacja, więc dostałem się do nadwiślańskich jednostek wojskowych, do batalionu specjalnego. I to było coś, co było super dla mnie w tamtych czasach, bo to był nowy batalion, który się tworzył wtedy, więc tam te szkolenia antyterrorystyczne strzelania, jak to się wtedy nazywało fajnie, czy szkolenia pirotechniczne, czy skoki spadochronowe, narty. No to wszystko jednostki nadwiślańskie wtedy też wdrażały. No ale w międzyczasie gdzieś tam jakieś jednostki informacje zaczęły się pojawiać o jakiejś jednostce, która tak naprawdę była
obok mnie. Ty na podchorążym byłeś. Tak, tak. A człowiek nawet o tym nie wiedział, tak? Mhm. Więc ten, ale udało się tam gdzieś dostać informację. Zebraliśmy pakę kolegów wewnątrz, no, pojechaliśmy na selekcję, gdzie to było dla mnie też, że tak powiem, dużym zaskoczeniem, z czym się mierzę, bo byłem naprawdę dobry fizycznie, ale okazało się, że za mało maszerowałem. No ale szczęśliwie udało się przejść selekcję. W którym roku? W 98 na jesieni. No i trafiłem do jednostki i tak naprawdę tam się zaczęła moja historia. No, ja nie żałuję żadnego dnia, który spędziłem w jednostce, bo tak naprawdę życzyłbym każdemu pracy takiej, której każdy może się realizować, robić mnóstwo innych rzeczy i nie nudzić się. Owszem, to jest kosztem zdrowia i kosztem życia, bo sam na swoim przykładzie dwa razy uniknąłem raz śmierci, raz jakiegoś tam poważnego uszczerbku. No, mam paru kolegów, których już niestety nie ma. Natomiast no, to jest coś kosztem czego, tak? Ja idąc do jednostki wiedziałem, na co się decyduję. Co mnie tak naprawdę popchnęło? No chyba to mój brak siedzenia w miejscu. Że tak powiem, że nie mogłem usiedzieć w miejscu. No nie wiem, i dalej nie możesz siedzieć w miejscu. Ciągle musiałem coś robić. Ale zgodzisz się, że tak jak pewnie w twoim przypadku, w moim, nie były to pieniądze. Nie, wiecie, najpierw, żeby dojść do jakichś pieniędzy, to mi się wydaje, że w pierwszej kolejności najpierw trzeba coś dać z siebie, przynajmniej ja tak wtedy myślałem. Mnie interesowało coś, co mi da jakąś satysfakcję, gdzie będę po prostu zadowolony, tak, z mojej pracy. A tak naprawdę pieniądze czy awanse nie miały dla mnie większego znaczenia. Ja pamiętam, zaczynaliśmy w czasach, kiedy chorążył dowodził oficerami, tak? Był dowódcą sekcji, bo byliśmy w MSW i wtedy była taka polityka jednostki, że liczyło się doświadczenie, a nie stopień, kto będzie pełnił jakie stanowiska. No niestety później, jak przeszliśmy pod Ministerstwo Obrony Narodowej, no te standardy się zmieniły, musieliśmy podążać ze standardami MON-owskimi. Ale nie do końca podążaliśmy z tymi standardami, bo bym przeszedł na tą główną część naszej rozmowy, czyli pasja, i dzisiaj jesteś gdzieś znany w tym środowisku cywilnym jako strzelec i to dosyć dobry IPSC, ale najpierw bym porozmawiał o spadochroniarstwie, bo ty byłeś takim prekursorem wielu rzeczy, czy w ogóle nasza komórka spadochronowa w tym spadochroniarstwie w Polsce. No i jakby wojskowym spadochroniarstwie, tak, prawda? Mocno czujesz się spełniony, czy masz niedosyt po tym wszystkim, co zrobiłeś w powietrzu? Czy nie? Wiesz, tak naprawdę spadochroniarstwem zajmowałem się od 96 roku do 2013. Więc przeszedłem, w 96 roku zrobiłem kurs instruktora wojsk powietrzno-desantowych. Więc tak naprawdę wtedy rozpoczęła się moja historia. No wiecie, zaczynaliśmy ze spadochronami okrągłymi, które wtedy były w tamtych czasach popularne. Na kadetach, tak? Żeśmy skakali. No, kadety SW-5, czyli takim spadochronem skrzydło, to było SW-12, gdzie świat już skakał troszeczkę na innych spadochronach. Więc no, w jednostce miałem doskonałą okazję, żeby tą pasję rozwijać. Czy to w jednostce była pasja? Powiedziałbym, że to była trudna praca. Trudna praca, bo wiele rzeczy ryzykowaliśmy, robiąc sami, popychając sami pewne rzeczy do przodu. No właśnie, przerwę ci momencie... ale opowiedz o tym, bo to jest ważne, bo wiesz, nawet my w zespołach bojowych tego nie widzieliśmy tak do końca, bo braliśmy udział w szkoleniach przez was przygotowanych, prowadzonych w czasie tego okresu, jak już wiesz, byłeś w sekcji spadochronowej, zajmowaliście się tym progresem, wdrażaliście te nowe rzeczy. To dla nas było, wiesz, no przyjście, okej, chłopaki nas opadają, szkolą, ale wy przecież budowaliście zupełnie nowe rzeczy. No wiecie, skoki z zasobnikiem,
czy szkolenia FF, które tak naprawdę wtedy wdrażaliśmy wspólnie tutaj z Siwym i z wieloma innymi kolegami. Pozdrawiamy Siwego i wiele przy okazji. Jarek też tutaj wiele rzeczy popychał mocno do przodu, więc to też jest bardzo jego długa zasługa, tak jak i Jankiego, który też tam, każdy, wiecie, każdy miał swoją jakąś tam po prostu cegiełkę. Natomiast czasami uważam, warto przyryzykować i spróbować. No, sam osobiście tutaj mało życia nie straciłem przy takiej jednej próbie, ale też ten mój wypadek, on doprowadził do tego, że ja coś tam we mnie pękło, przekroczyłem pewną barierę, która spowodowała, że zacząłem inaczej postrzegać spadochroniarstwo, że pewne rzeczy, których się jakoś obawiałem, nagle one zniknęły. I dla mnie skoki wtedy stały się takim bardziej, byłem troszeczkę, nie mówię, że odważny, ale nie bałem się podejmować pewnych decyzji i wiedziałem, kiedy mogę przeryzykować, kiedy powinienem odpuścić. Więc to muszę powiedzieć, że to był taki dla mnie duży, duży przełom. Wypadek, który miałem, wydawało mi się wtedy, że mam dosyć wysokie umiejętności, więc wykonywaliśmy taki skok właśnie z zasobnikami, gdzie już wcześniej miałem... Ale to nie był taki zasobnik desantowy jak w Wojsku Polskim, że pod tyłkiem i go zrzucasz na linię desantową. No nie, to był skok na wolne otwarcie, 4000 metrów, więc nawet wtedy miałem atrapę broni, więc dosyć duży gabarytowo zasobnik z przodu zamieszczony, więc tam wykonywaliśmy jakiś skok drugopowy, więc skok był z 4000 metrów, więc wyjście samolotu było na 5, kontrola w trakcie spadania w pierwszej fazie była również na 5. Natomiast wiecie, no wyobraźmy sobie, mam duży gabaryt przed sobą, tak? Mam jakąś swoją ograniczoną powierzchnię manewrowania, więc w pewnym momencie w trakcie spadania zasobnik troszeczkę mi się przesunął na jedną stronę, więc no puknąłem go, wrócił na miejsce, wszystko było dalej w porządku. Następnie po paru sekundach znowu go powietrze gdzieś tam przesunęło. Wtedy poczułem się troszeczkę pewniej, więc złapałem zasobnik dwoma rękoma, chciałem go po prostu nakierować. No i w tym momencie gdzieś tam straciłem kontrolę i powietrze przejęło nade mną kontrolę, więc wpadłem w takie obroty, gdzie środek ciężkości znalazł się w mojej głowie, czyli cała oś obrotu była wokół mojej głowy. To spowodowało, że ciśnienie w głowie miałem po prostu tak olbrzymie krwi, gdzie myślałem, że mi po prostu głowa eksploduje, więc siłą rzeczy po prostu musiałem to coś zrobić, żeby zatrzymać ten proces. Więc wtedy zrobiłem, powinienem otworzyć spadochron zapasowy, tak? Natomiast zrobiłem błąd, nie wiem, z powodu stresu, nie wiem, całej sytuacji otworzyłem spadochron główny, może zrobiłem to po prostu odruchowo. To spowodowało, że oczywiście te obroty ustały, ale spadochron się otworzył, ale byłem cały zaplątany, tak? W linki, w niewygodnej pozycji, z dużym zasobnikiem z przodu. Więc wiecie, spadochron, na którym wtedy wykonywałem skoki, miał 9 komór, z czego 3 komory, 9 komór, z tego co pamiętam, z czego 3 komory były wypełnione. Więc to spowodowało, że spadałem ciągle w obrotach. Wiecie, obroty takie narastające, one też jakoś mają swoją siłę środkową, więc co mi się udało zrobić? Udało mi się zrobić to, że wyplątałem się po prostu z tych linek, wyczyściłem się z tego całego zaplątania. No jedyne, co mogłem zrobić, to wykonać po prostu procedurę ratowniczą, żeby uwolnić się od czaszy głównej i otworzyć spadochron zapasowy. To zrobiłem. Ale czasza główna nie została uwolniona, więc ogólnie, żeby się wyplątać z tego wszystkiego, musiałem uwolnić zasobnik z górnych zaczepów, ponieważ nie miałem żadnej tutaj możliwości manewrowania. Więc jeżeli, a zasobnik, powiem, był podczepiony w 4 punktach, 2 na piersi i 2
po bokach. Więc uwalniając go z górnych zaczepów, spowodowałem, że nóż, który był na zasobniku, troszeczkę był oddalony ode mnie. Więc udało mi się wyplątać tego wszystkiego. Wykonałem procedurę awaryjną, ale nie mogłem sięgnąć noża, bo siła odśrodkowa po prostu była tak duża w trakcie obrotów, gdzie no nie miałem możliwości, żeby to przyciągnąć do siebie. Wszystko, więc a ziemia pozostało, coraz bliżej. No, ziemia nie była coraz bliżej na szczęście, bo to się wszystko działo gdzieś na wysokości 3000 metrów. A to dosyć szybko pociągnąłeś, że tak, z główny poszedł. Wiesz, pierwsza tak? faza 4000 skok, więc podejrzewam, że to gdzieś było, nie wiem, może miałem do 10 sekund, nie no więcej może, wolnego podania. Więc gdzie to wszystko się stało, więc ten. Natomiast wtedy też wykonywaliśmy skoki w kaskach pełnotwarzowych. Wiecie, na wysokości wszystko ładnie wygląda, tak? Natomiast różnica temperatur, tak? Mój oddech, duża wysokość spowodowało, że jak to otworzył się z podrochą, zatrzymało się to wszystko na chwilę, to nagle szybka mi zaparowała. Żeby było gdzie łatwiej. Nic nie widziałem, tak? Więc żeby było łatwiej, należało ją odpiąć. Ale wtedy, wiecie, zaczep od tego kasku był tak trudny, że na ziemi musiałem się przyłożyć, żeby go otworzyć. Więc nie pozostało mi nic innego, jak po prostu zerwałem kask z głowy i dałem sobie z niej spokój, tak? No więc tam już później, tak jak powiedziałem, wyglądało to tak, jak wyglądało. Jak już zostałem bezradny, że na czasie główna nie odeszła, spadochron zapasowy otworzyłem, tak? Więc to doprowadziło do sytuacji takiej, że miałem dwa otwarte spadochrony, czasze główne, przepraszam, ale raz pracowały trzy komory w głównym spadochronie, a raz pracowały trzy komory w zapasowym spadochronie. I one tak się wymieniały. Więc ja jak wrzuciłem kask, wyczyściłem się, spojrzałem w dół pod siebie, no to akurat byłem idealnie nad pasem betonowym, więc wiecie, w tamtych czasach miałem około 1000 skoków, więc troszeczkę miałem inne doświadczenie, co się może stać, inne spojrzenie na to spadochroniarstwo, więc od razu sobie pomyślałem, że jestem w głębokiej D, tak? Mówiąc kolokwialnie. No i później, słuchajcie, no nic nie mogłem zrobić, tak? Tylko modliłem się po prostu, żeby ten układ się utrzymał. W pewnym momencie spojrzałem pod siebie i zobaczyłem, że mnie po prostu wiatr zwiewa, tak? Więc z pasa betonowego znalazłem się nad lasem, więc pomyślałem, jest zajebiście. No nadzieja tak naprawdę pojawiła się 300 metrów nad ziemią, gdzie już wiedziałem, że nie jest źle, bo już z lasu zwiało mnie na taką łąkę, więc wtedy już wiedziałem, jak się przygotować do lądowania, bo jednak kurs, który przeszedłem, tak naprawdę tytuł skoczka, który robiłem w Bielsku Białym, to całe przygotowanie w służbie zasadniczej do skoków spadochronowych, później kurs instruktora spadochronowego, czyli cały proces nauczania, jak przygotować kogoś do lądowania i tak dalej. Do tego jeszcze wtedy byłem no, bardzo mocny fizycznie, więc wiedziałem, jak zamortyzować to uderzenie, więc no, przywaliłem w ziemię nawet nieźle, więc leżąc na boku nie straciłem przytomności, pomyślałem, na razie nie jest źle, ale mówię, dobra, poruszam się delikatnie, żeby zobaczyć, czy mam coś połamane, czy nie. Więc tam zacząłem wykonywać jakieś lekkie ruchy. Nagle gdzieś tam w kostce poczułem jakiś tam ból. Więc mówię, dobra. No. Oczywiście uderzyłem, zrolowałem po prostu tam parę metrów. Więc summa summarum wyszedłem z tego naprawdę obronną ręką, bo na tamtą chwilę, bo miałem tylko złamaną kostkę przyśrodkową, tak? Oczywiście to jest może nie do uwierzenia, ale koledzy mówili, że odcisk stóp, jaki zostawiłem w łące, to był na głębokość po prostu
naszych lowów, tak? Czyli to było, nie wiem, 20 do 30 centymetrów, nie wiem ile tam ma lowy wysokości i tak dalej. Pamiętam, zatrzymał się jakiś facet, który tam przyjechał, bo to było już poza terenem lotniska, nie? Ale tam zaraz kolega też wylądował obok mnie, także sytuacja ten. Pozdrawiam Łysego, bo Łysy też pamiętam wtedy przebiegł cały dystans 3 kilometrów, bo tam gdzieś chyba tyle było do mnie, jak tam chłopaki biegli. Więc, Łysy wie, o co chodzi. Więc siły zaraz wylądował też, zobaczył, że żyje, więc spoko. Podnieśli na to. To jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo jak sobie przypominam nasze szkolenie takie desantowe, to ja w Lublińcu, co mogę powiedzieć, naprawdę te skoki desantowe były dobrze szkolone. Byliśmy naprawdę dobrze przygotowani, żeby takie typowe desantowe skoki robić. Nie, no desantowy skok to uważam, że w służbie zasadniczej, czy nawet w skokach, które wykonaliśmy no tak, na tak zwanych tytuł skoczkach, no to był dobry proces po prostu przygotowania, tak? No wiecie, no kto nie wytrzymał ciśnienia, nie rozszerzył nogi przed lądowaniem, to po prostu któraś nóżka pękła, tak? Natomiast jeżeli trzymało się nogi zwarte, człowiek był przygotowany i tak dalej, to nawet jeżeli było jakieś twardsze lądowanie, no to ktoś miał odbite stopy, ale nogi były całe, tak, tylko pobijane. Także suma summarum na tamten czas, słuchajcie, myślałem, że mam tylko kostkę przyśrodkową złamaną, ale wyobraźcie sobie, to jest wszystko w rotacji, tak? Gdzie spadam, obracając się cały czas, nagle uderzam po prostu w ziemię, zatrzymuje się to wszystko, więc w rotacji no ta kostka nie miała tutaj, nie było siły, żeby wytrzymała. Ale to też spowodowało przesunięcie gdzieś tam, kurde, w kręgach lędziwowych, które i tak już były nadwyrężone. No i tak się to później ciągnęło za mną latami. Człowiek nie zwracał na to uwagi, bo... I wracamy do nierobienia pompek. Czemu nie mogę spać, czemu się niedobrze śpi i tak dalej. Chodzę normalnie, funkcjonuję, ale ciągle gdzieś tam mi coś przeszkadzało i tak dalej. Więc ale tak. To jest właśnie ta historia tego rozwoju spadochroniarstwa. Taka inna niż na przykład w Wielkiej Brytanii, bo byłem w 2005, byliśmy w Wielkiej Brytanii w SAS na ćwiczeniach. Tam pojechaliśmy z zespołem, nie wiem, jakaś ta grupa, pamiętacie, był taki wyjazd. I tam mieliśmy też skoki. To desantowe, ale na skrzydłach, na linie, ale z 400 metrów. Ten samolot nadlatywał i tak dalej. I starzy goście z tak zwanego SAS-u. Starego SAS-u. Generalnie też byli. Jak to większość chłopaków, którzy skacze tam raz na rok, raz na dwa lata, bo tak wyszło, bo misje, bo wyjazdy i tak dalej. Tacy wszyscy byli lekko poddenerwowani, bo to wiesz, te skoki to tak na tyle. Ale tam wszystko zostało przygotowane przez ich brygadę spadochronową. Czyli to tak jakby 6. brygada organizowała skoki dla wojsk specjalnych. A u nas jednak ten rozwój następował no, w inny sposób, prawda? No tak, my tak naprawdę no, do wszystkiego dochodziliśmy. Sami pomijam oczywiście tutaj szkolenie instruktorów spadochronowych, które się odbywało po prostu w wyższej szkole tam wojsk zmechanizowanych, tak, gdzie tam wszyscy jeździliśmy. Więc, no ale jeżeli chodzi o skoki halo-hacho, szkolenia FF czy tandemowe, no to że tak powiem, uważam, że wypracowaliśmy tutaj bardzo mocne podstawy i wskazaliśmy kierunek dla innych jednostek, innych kolegów. No i fajnie, bo to wszystko zaczęło nabierać po prostu niezłego rozmiaru i poziom jednostki, i jak również innych jednostek, które wykonują skoki halo-hacho, jest naprawdę bardzo wysoki, tak? Wiecie, to też był taki moment, bo to było lata 2000 z plusem, więc też i spadochrony zaczęły po prostu. Przeskok technologiczny zaczął. Przeskok technologiczny, więc czasy różnego rodzaju wchodziły, szybsze, wolniejsze, tandemowe i tak dalej, więc też trzeba było się po prostu tego uczyć, a czasami też nie było pieniędzy, żeby gdzieś tam ludzi na początku wysłać po prostu na jakieś prawidłowe szkolenie, więc no co, nie damy rady, tak? Jak nie damy rady? Mamy uprawnienia, wszystko mamy, sprzęt mamy, tak? I jeszcze zdrowe kręgosłupy. Damy rady, także tam. Przeskok technologiczny, to pytanie zmieniając całkowicie temat. Jak wyglądają pistolety do strzelania sportowego, jak bardzo różnią się od tych pistoletów, które używaliśmy w jednostce, nasze ukochane chyba USP? Oczywiście, to czy różnią się, zależy od dywizji, tak? Ponieważ ja obecnie uprawiam IPSC jako hobby,
czyli takie strzelanie dynamiczne, praktyczne. Więc ja strzelam w klasie production. Klasa production to znaczy, że pistolet musi być dopuszczony przez organizację do klasy production. I ona charakteryzuje się tym, że tego pistoletu nie można modyfikować, można robić bardzo małe modyfikacje, bo mamy klasę production, klasę production optics, klasę standard, klasę open. One różnią się po prostu możliwością modyfikacji pistoletu, ilością... Względem takiego standardowego, który można kupić w sklepie normalnie. Tak, więc klasa production, ja obecnie strzelam z CZ-ki, więc USP czy pistolet typu Glock, z każdego można strzelać IPSC, tak? Z każdego pistoletu można strzelać IPSC. Ale... A przyrządy celownicze? Masz mechaniczne. Na mechaniczne? Nie, to są, ja strzelam z mechanicznych przyrządów celowniczych na tą chwilę, bo jeszcze wzrok mi na to pozwala. natomiast wiecie, no, wszystkie umiejętności zależą od strzelca, tak? Jeżeli strzelec jest dobry, to poradzi sobie z każdego pistoletu, więc tak naprawdę to tutaj kwestia wykorzystania pistoletów. Jest dobry strzelec, poradzi sobie po prostu ze wszystkiego, więc tak bym to powiedział, no, pokrótce, bo wiecie, no, ja wybrałem CZ-kę, bo mam wrażenie, że to jest na dalszych odległościach do celi, które strzelamy, że to jest troszeczkę celniejszy pistolet, bardziej ma może troszeczkę spust delikatniejszy, jeżeli chodzi o drugi strzał. No i tyle, no. Więc wiesz, tak naprawdę z USP grzaliśmy w firmie i zawsze byłem zadowolony z tego pistoletu, bo on się nigdy nie zacinał, nigdy nie zawodził. Natomiast sam jestem ciekawy, jak on by się sprawdził w IPSC, tak? Bo chyba nie spotkałem zawodnika, który z niego strzela. Ale wiecie, jak to jest, no. Mistrzem świata jest Erik Drauffel, niepokonany tam w wielu klasach. A ty na ostatnich mistrzostwach świata, jak które strzela? Miejsce zająłeś? Wiesz co, no ja, bo były moje pierwsze mistrzostwa świata, byłem ósmy w seniorach, zaznaczam, w seniorach. Nie w old boyach. W seniorach na 60, a w generalnej klasyfikacji byłem chyba 94 na chyba 390, więc ten. Jak znamy Rafała, to... Nie było źle. Tak naprawdę zepsułem tory, których tak naprawdę dobrze się czułem, gdzie się fajnie biegały i tak dalej, no ale trochę za wolno strzelałem, krótko mówiąc, także a jak porównasz to w tym wymiarze takim praktycznym, ta wiedza wyniesiona, te umiejętności z jednostki w przełożeniu na sport i sport na wyszkolenie ewentualnie człowieka na podniesienie swoich umiejętności strzeleckich już w takim zawodowym wykorzystaniu? Znaczy wiecie, ja powiem tak, ja zawsze lubiłem strzelać i dobrze mi to wychodziło. Nawet w Nadwiślance, gdzie zaczynaliśmy SP 83, to przychodząc do jednostki, to z pistoletem naprawdę manual. Manual był dobry. Palec trzymałeś jeszcze na spuszczie, czy już poza? Nie, tam nie było. Major Tarnogórski, który prowadził szkolenie. Gdyby był taki błąd, to nie. Nie, tam naprawdę złapałem fajne podstawy, jeżeli chodzi o tego rodzaju strzelania, więc tam. Nie przychodząc do jednostki, radziłem sobie całkiem nieźle. Natomiast no, później w jednostce, wiadomo, na sport nie było czasu, strzelaliśmy dużo i głównie taktyka. Natomiast powiem tak. Rozpoczynając swoją przygodę z IPSC, nie strzelałem już dobrych kilka lat, więc te podstawy, które miałem i to moje strzelanie, ono spowodowało, że jak zacząłem startować w zawodach, to osiągałem
od 70 do 85% najlepszego zawodnika, wykonania najlepszego zawodnika. Więc to był mój poziom, który mówimy o zawodowcach. Reprezentowałem, wchodząc do... Tak, mówimy o bardzo dobrych tam czołowych strzelcach w Polsce, a ludzie w Polsce bardzo dobrze strzelają. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że w tamtych czasach też IPSC się rozwijało w Polsce, gdzie my pracowaliśmy, tak? No nie było czasu na sport, bo ciągle był ogień, kurde. Ale z perspektywy czasu uważam, że strzelec, który chce się rozwijać, a nie strzela IPSC, no to bym powiedział, że troszeczkę ogranicza swoje możliwości, bo wiem, ile IPSC mi dało w moim rozwoju strzelectwa. Ile zyskałem na tym, tak? Bo to jest, wiecie, w jednostce też się strzela w ruchu i tak dalej, tak? Ale tutaj wszędzie trzeba oczywiście trafiać, tak? Ale czego nam na przykład brakowało wtedy, to mieliśmy, że tak powiem, strzeliśmy różnego rodzaju też tory, no ale głównie naszą bronią był karabinek. Karabinek, tak? Więc pistolet to broń zapasowa. Broń zapasową i tak dalej. Były też oczywiście zadania z pistoletem i tak dalej, ale no, ogólnie uważam, że wiecie, jak patrzę w IPSC, to też widzę, że sporo technik z IPSC weszło też w rozwój strzelectwa funkcjonariuszy, tak? Czy zarówno z pistoletu, z karabinków. Więc no, osobiście uważam, że zalecam dla każdego funkcjonariusza, każdego wojskowego strzelanie IPSC. No to właśnie jednak... to środowisko, sportowcy to są stricte cywile, czy właśnie tak jak ty, byli żołnierze, byli funkcjonariusze, a może też czynnej służbie są i policjanci? Nie, spotkałem paru policjantów czynnych. W większości to są ludzie z cywila. Więc funkcjonariuszy tak naprawdę nie wiem ile. Uważam, że jest więcej ludzi w cywilu niż funkcjonariuszy. Kwestia czasu pewnie. Natomiast wiecie, no to jest fajna sprawa. Na każdy trening można sobie zrobić, ustawić sobie tory, strzelać i tak dalej. Ale na zawodach masz jakąś presję czasu. Wiecie, jak myślicie, 1/10 sekundy, ile to jest miejsc, jak strzela mocna paka na zawodach? Jak myślicie? 1/10 sekundy. Jaka różnica między tak, miejscami tak. W czasie? No popełnisz błąd, jesteś gorszy o 1/10 sekundy. Nie wiem, 4. 1/10. Podchwytliwe, 10. 10 miejsc? Nie, panowie. 1/10 sekundy to potrafi być od 100 miejsc plus minus różnicy. Na ilu strzelających, tak? No, na przykład, nie wiem, na 100, tak? Więc jeżeli masz 1/10 sekundy, to jesteś setny, tak? Na przykład. No. Wiesz, to są różnego rodzaju tory, krótkie, średnie, długie, wiesz, taktyki czasami na jednym torze wybierasz sobie po prostu. Większość torów z reguły wszyscy strzelają tak samo, ale gdzieś no, są jakieś elementy, gdzie każdy po prostu je widzi inaczej i decyduje się na inne rozwiązanie. To jest fajna sprawa. No, wiesz, zdarza się, wiesz, na torze 32-strzałowym, gdzie łatwo jest ominąć cel, tak? Więc to jest wszystko na zapamiętywanie, tak? Masz 3 minuty na zapoznanie się z torem, ułożenie taktyki, do tego przestrzeganie jeszcze warunków bezpieczeństwa przy różnym przemieszczaniu się do przodu, do tyłu z pistoletem, więc no trzeba, główka pracuje, krótko mówiąc, i to nieźle. Czyli Rafał, twoim zdaniem warto korzystać z tych... Ja gorąco polecam, bo to jest takiej naprawdę... praktyce służbowej, mówię. Wiecie, tutaj też... Wspomniałem o możliwościach, kwestiach czasu. No bo to i finanse, bo to dzisiaj już nie jest w stanie. No tak, ale mówimy o zasadzie, zasada. Ja polecam. Ogólnie IPSC, bo tak jak powiedziałem na początku, wiem ile straciłem w swoim rozwoju strzelectwa, nie trenując po prostu IPSC. Krótkie pytanie, twoim zdaniem. Trudniej nauczyć się dobrze strzelać z karabinka czy z pistoletu? Zdecydowanie z pistoletu. Bo pistolet jest bardziej wymagający. Oczywiście, wiecie, no, każdy
każda broń, każdy dystans rządzi się swoimi prawami. Natomiast, wiecie, no mechaniczne przyrządy są, uważam, trudniejsze do opanowania, bo wymagają jednak tej precyzji. No i wiecie, no pistolet dla mnie jest zdecydowanie trudniejszy, tak? Więc no w karabinie mamy, że tak powiem, lepszy chwyt, inny odrzut i tak dalej, jest troszeczkę stabilniejszy, więc wiecie, ale znowu dystanse, tak? Wszystko zależy, o jakich dystansach rozmawiamy. Natomiast moim zdaniem pistolet jest zdecydowanie trudniejszy. Ale popatrz, bo my mamy doświadczenie z Michałem strzelania z osobami, które często pierwszy raz trzymają broń w ręce. Ja mówię tutaj o naszym wspólnym programie Strzelnica Nawala. I mając osoby, które gdzieś tam raz strzelały albo w ogóle nigdy nie miały broni, najpierw są zajęcia ze mną, strzelam tam El Presidente z nimi z pistoletu, są dosyć duże emocje. Później jest karabinek One to Five i po mnie przychodzą na Michała, kiedy już nie ma tej dynamiki, kiedy jest takie, wiesz, uspokojenie i strzelanie na dużym dystansie. No, 100 metrów. 100 metrów, ale wiesz, no to jest... Ale to już jest dystans. Jest luneta, karabin z karabinem nowego. I takie wrażenie po tym programie, że u mnie była gdzieś frajda i dynamiczne, a u ciebie chyba największa satysfakcja dla nich, bo... Tak w pewnym momencie, nie wiem jaki poziom, można by powiedzieć, że u ciebie będą już zrozumieli, czym jest strzelanie. Ja się zgodzę z Rafałem, że pistolet, tak z mojego punktu widzenia, strzelałem jeszcze z karabinu wyborowego dość dużo, że jednak pistolet jest, jeżeli chodzi o samą broń, już nie mówię o proces towarzyszący, tam jakąś balistykę i tak dalej, i tak dalej. No to pistolet stawia największe wymagania takie... Bo pomimo, że dystans jest krótki, to precyzyjne trafienie z pistoletu wymaga naprawdę dużego treningu. A ta satysfakcja, bo przy takim pierwszym kontakcie z bronią, no liczy się ten efekt. I jak, wiesz, broń wyborowej, jak masz czas, leżysz i tam trafisz. Strzelisz, to trafisz. No, oczywiście, wiecie, no też jest... Jak Michał ustawi, jak ja ustawię, tak. Warunków, tak, celu. Oczywiście. Ale to sterylne warunki. Jak sterylne warunki, ktoś się tam ustawi tą broń to, i powie jak, to w coś trafisz, mniej więcej. Natomiast pistoletem możesz nie trafić. Nie wybacza. Znaczy, wiecie, nie wybacza, dlatego że, wiecie, w jednostce my z pistoletu strzelaliśmy... No głównie 10 metrów i bliżej. Czasami strzeliśmy coś dalej, ale no to były głównie nasze dystanse. No tak, to natomiast w IPSC strzela się, można powiedzieć, od metra do 30 metrów z pistoletu. I się trafia, tak? Czasami się trafia, czasami się nie trafia. Oczywiście ja jestem sam przykładem, gdzie na Mistrzostwach Świata był właśnie taki stage długi, gdzie można powiedzieć lewa i prawa strona były podobne do odstrzelenia, tak? I z lewej strony i z prawej była tarcza na 30 paru metrach i z prawej strony również na takim samym dystansie. Więc wiecie, zaczynając z lewej strony, gdzie byłem stabilny, nie było i tarcza była, że tak powiem, dobrze oświetlona, nie było żadnego problemu z trafieniem w cel. Natomiast no, z prawej strony, gdzie musiałem oddać 30, do tam 20 parę strzałów, tak, i przebiec cały tor dynamicznie. Wystarczy, że zatrzymałem się, byłem troszeczkę zmęczony, strzelałem do tarczy, która była na dystansie 30 paru metrach, w cieniu drzewa, więc widoczność była nie za bardzo. Do tego jeszcze źle stanąłem troszeczkę, strzelałem ją na wychyleniu i wiedziałem, że to jest trudny cel. I oddałem tam 3 precyzyjne strzały. No i co się okazało, że wszystkie 3 misy nietrafione. Także wiecie, no, im dalszy dystans pistoletu nie wybacza błędów i tak dalej, więc wiecie, to zabawa. No. Każda broń, jakaś dyscyplina ma swoje jakieś tam specyficzne, nie wiem, zasady, warunki. Ale zobaczcie, tak? Ale potwierdza się, że, uważam, tak, że pistolet doświadczony jest strzelec, powiedzmy, bojowy i sportowy. I my
no również doświadczenie strzelce, no nie sportowi, ale z doświadczeniem bojowym. Wyciągamy wniosek, że pistolet faktycznie wspólnie jest trudną bronią. Nie, już nie mówię, czy jest najtrudniejszy, czy jest, wymaga odpowiedniej metody. Jest wymagający, no. I zobaczcie, mamy funkcjonariuszy na przykład policji, którzy wszyscy mają wszyscy są uzbrojeni w pistolety. I stoją, są na ulicy, prawda? I tutaj wchodzimy w zagadnienie, jak ważne jest odpowiednie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to metodyczne potraktowanie używania tego sprzętu, bo to jest ogromna systematyczne. Trudność. Znaczy wiecie, ja ogólnie tutaj, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to uważam, że gorąco polecam strzelanie IPSC, szczególnie dla funkcjonariuszy, którzy pracują z samym pistoletem. Czyli dla policjantów, którzy pracują na ulicach i tak naprawdę mają do czynienia z ludźmi z różnymi sytuacjami, są wyposażeni w pistolet. Więc nie wiem, jaki jest teraz proces szkolenia tak policji, bo w ogóle nie mam na to wiedzy natomiast na ten temat. Natomiast ja gorąco polecam dla wszystkich funkcjonariuszy rozwój i zabawę w IPSC. Oczywiście opinie są różne, bo sam się spotykałem z opiniami, że IPSC to sport, że jest słabe i w ogóle i tak dalej, tak? Natomiast słuchajcie, no wystarczy pojechać na zawody. Jeżeli ktoś wystrzela 70 parę procent najlepszego zawodnika na danych zawodach, który wystrzela, no to wtedy bym proponował, żeby wyrażał swoją opinię na temat, czy IPSC jest słabe, czy nie. Ja ze swojego doświadczenia gorąco polecam. Jest w Polsce Zanim będziesz jeszcze kończyć, ile treningowo za jednym razem jesteś w stanie wystrzelać sztuk amunicji? Wiecie co, ja uważam, że ja zawsze byłem zwolennikiem, że nie ilość, a jakość jest. No tak, ja się pytam, że później jakie to ma przełożenie na zawodach, na twój trening strzelecki taki. Ale jeszcze raz, ile strzelam treningowo? Tak, normalnie w dzień treningowy. Znaczy słuchajcie, z przyjacielem swoim, którym tutaj strzelam, serdecznie go pozdrawiam również, strzelamy około 10-15 tysięcy rocznie. Czasami mamy treningi, gdzie do 250 kulek to jest maks, gdzie strzelam, to zależy czy jestem przed jakimiś grubszymi zawodami, czy nie. No wiecie, to wszystko jest od możliwości finansowych, zależy jakie kto ma, tak? Natomiast 120-150 kulek na jednym treningu, czasami strzelam dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, ale nie strzelam później trzy tygodnie, ale to sobie nadrabiam treningiem na sucho. I tak zawody? Dalej, tak? Ile się oddaje strzałów? Wiesz co, zależy od rangi zawodów, ale to jest od 60 kulek na takich małych, lokalnych zawodach do 700 kulek na zawodach, tak? Zależy ile stage'y jest przygotowanych, od 10 do 30 stage'y strzela się na zawodach. Na Mistrzostwach Świata było 30 stage'y, kulek było około 600 plus minus. Znaczy, pytam się dlatego, żeby pokazać jaka to jest skala oddawania strzału, gdzieś tam ktoś podśmiewuje z policjantów i mówi, że tam jak mało strzelają, nie? To tutaj ktoś, kto mówi o IPSC, że jest śmieszne, to ja już się z tym nie zgadzam, bo każdy strzelec naprawdę bardzo często strzela duże ilości amunicji. Wiecie, nawet jeżeli jest dobry strzelec, a nie może sobie pozwolić na dużo strzelania, to zawsze można tu bardzo dużo skompensować treningiem na sucho. Tak? I również znam takie przypadki, gdzie ludzie dużo trenują na sucho i mają doskonałe wyniki na zawodach. To bycie z bronią samo. No, to jest... Sam manual, samo wiecie, poruszanie się, wchodzenie w cel, wyjście z celu, taktyka na torze, tak? To wszystko każdemu się zdarza, kto zaczyna strzelać IPSC, ominięcie tarczy. I również się zdarzyło. Więc wiecie, no to jest, a później najgorsze jest to, że po takim ostrzeleniu stage'u wydaje ci się, że super, ostrzeliłeś wszystko później i tak dalej, no super, tylko odminąłeś dwie tarcze, tak, więc
Więc wiesz, to jest taki, wiesz, na głowę ten. Też, wiecie, w IPS-ce strzela się do celi metalowych, które są bardzo uczą pokory. Znam też takie przypadki, gdzie ktoś strzela do celu metalowego, a on po prostu się nie kładzie. No i... No tak, bo trafisz podstawę i nie ma siły. Znaczy, wiecie, podstawa jest taka, gdzie jest stała, więc tam no. Słyszymy brzdęk, ale czasami cel metalowy, no nie ma, że tak powiem, z czego się tłumaczyć. No i słyszałem tutaj różne opinie. No strzelałem, ale on się nie kładł. No, naprawdę jest taka, że na filmie wszystko widać, tak, i strzelałeś po prostu, ale nie trafiałeś. No. I to jest brutalne. I teraz pytanie, czy ktoś jest, tak, ma trochę jakiejś pokory w sobie i jest w stanie jakąś taką samokrytykę sobie... Jasne. Rafał, jeszcze jedno pytanie, myślę, w kontekście właśnie służbowych takich wniosków, które warto wyciągnąć z twojego treningu. Systematyka. Czy to jest klucz? Znaczy, na pewno jest klucz, wiecie. Bo wiesz, często zdarza się taki trening raz na wiesz, na pół roku, dwa magazynki. Czasem nawet teraz słyszę o czymś takim, że wiesz, okej, okay, amunicji jest, ale jest to raz na pół roku. Czyli dobrze, przyjeżdżamy, mamy po 5 magazynków, fajnie, ale tylko raz na pół roku. No to jest, wiecie, to wtedy jest no słabo, tak, troszeczkę, tak, bardzo słabo, nawet jeżeli ty ktoś... jesteś dyplomatą, nawet z jeżeli tej strony ktoś, cię nie znałem. Nawet jeżeli ktoś dużo trenuje na sucho, no to no pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak, natomiast zawsze będzie troszeczkę wolniej strzelał, sytuacyjnie i tak dalej. Także... no, wiecie, są strzelcy, tak jak ja staram się strzelać około 15 tysięcy rocznie i tak dalej, ale są strzelcy, którzy grzeją po 60-90 tysięcy rocznie, tak? Mogą sobie na to pozwolić, więc teraz no przełóżmy to na szkolenie funkcjonariusza. Jeżeli funkcjonariusz rocznie strzela, nie wiem, na niej wystrzeli 10 podam magazynków. Teraz, podam, ja pamiętam, jak kiedyś było, wiecie, to nawet zetknąłem się z jakąś grupą z funkcjonariuszy, więc no, opinie są, że strzelają na przykład, nie wiem, 100 kulek rocznie i tak dalej, tak? Więc no, jeżeli... Znaczy pytanie, chwalili sobie, że mają aż 100, czy... No nie, no to jest, wiesz, no nie mam o czym rozmawiać, to wiesz, to jest metoda szkolenia za czasów komuny, tak? Na 25 metrów do tarczy 5 strzałów po prostu raz w roku, tak jak podstawowe strzelanie jakieś tam wojskowe czy funkcjonariuszy. Oczywiście, no, to trzeba też rozgraniczyć, jacy funkcjonariusze, tak? Więc nie każdy strzela 100 kulek rocznie. Natomiast wiecie, no, chodzi o to, że jeżeli 60 tysięcy sportowiec strzela rocznie, a funkcjonariusz, dajmy nawet niech 1000 strzeli rocznie, no to nie mówmy, że sportowiec jest słaby, no. Więc siłą rzeczy on wiecie, no, do mistrza no i tu jest tam, czy do czołówki, na ulicy jest dużo większy zabawa niż z czołówką, na torze. Zabawa z czołówką, no, po prostu zaczyna się już wszystkie detale, to co powiedziałem, o 1/10 sekundy, tak? Jeden podstawowy błąd i już jesteś... Można, wiesz, kwestionować sport, ulica i rozgraniczać, ale pokazuje, chodzi mi o to, że pokazuje to, że wiesz, tam w sporcie, no, ścierają się ludzie, którzy do perfekcji opanowali obsługę narzędzia. Nieważne już, czy wiesz, czy to jest porównywalne do użycia na ulicy, czy nie. Ale pokazuje to, jaka jest skala potrzebna, żeby opanować perfekcyjne użycie narzędzia i konkurować z innymi, którzy też to zrobili, tak? I teraz dołóż do tego przyzwoite opanowanie narzędzia i stres. Jaką skalę, jak powinno być to przełożone, że 100 kulek rocznie nie da niczego. Potrafimy sobie zwyczajnie niczego, bo jak często strzelaliśmy u nas w pracy praktycznie, no tak. W 5 dni w tygodniu, 4 dni były, że używaliśmy... No właśnie, takie wnioski też ze sportu, prawda, że chociażby to porównanie, że wiesz, tam rywalizują ludzie na najwyższym sportowym poziomie i to już, i wiesz, i teraz zobacz, jaka jest potrzebna skala. I teraz wiesz, tutaj, dobrze, nie dążymy może, żeby tutaj wyrośli nam wszędzie sportowcy, ale jednak, no co, mają narzędzie, powinni mieć je opanowane na... No ale oczywiście, że tak. Za tym, wiecie, no to... To jest tak jak... Ja mam troszeczkę inny pogląd tutaj, możecie się ze mną nie zgadzać, ale
na przykład rozróżnienie, tutaj często jakieś mam dyskusje odnośnie, czym się różni strzelanie bojowe od strzelania sportowego. Dla mnie niczym, ponieważ i to jest strzelanie, i to jest strzelanie. Ale jeżeli mówimy o zasadach, o taktyce, no to rozmawiajmy o taktyce, tak? To nie jest, bo strzelanie mhm. Słuchajcie, no czy strzelec sportowy, który strzela całe życie sport i tak dalej, nagle, nie wiem, jest jakiś konflikt, albo nie wiem, ma broń do ochrony osobistej i nagle ma sytuację, kiedy musi użyć broni, no to pytanie, czy on używa jako sportowiec, czy jako strzelec bojowy? No to jest takie rozróżnienie pistoletu wiecie, masz do ochrony osobistej i do sportu. Nie? No to nie, ma żadnego znaczenia, to jest sam pistolet. Chodzi mi o sytuację. No dla mnie strzelanie to strzelanie po prostu. Nie ma znaczenia po prostu jakie, bo te same czynności wykonujemy. Ale taktyka, tak, jeżeli jestem funkcjonariuszem, no to ja mam taktykę. Jak działam w parze, mam taką, jak działam w trójce, mam taką, jak działam w czwórce, mam taką, tak? Czy tak jak u nas. U nas była, czy w jednostkach, taktyka, procedury, tak? Sportowiec ma również te same procedury, tylko dotyczące sportu na stage'u i tak dalej. Tak, dokładnie tak. Także to jest strzelanie to strzelanie. To jest mój pogląd, tak. Więc wiecie, z pistoletu. No nie tylko. Mówię o pistolecie, bo oczywiście karabinek też jest i tak dalej. Ja strzelam pistolet, więc wypowiadam się po prostu. Myślę, że to jest ciekawy pogląd, bo faktycznie nawet w strzelaniu z karabinu wyborowego. Ja nie startuję w zawodach, ale zgodzę się z tobą, że czy ja leżę w krzakach i nieważne, strzelam do jakiegoś celu wojskowo, czy jestem na zawodach, to czy ja trafię, czy nie trafię, to jest dokładnie ten sam proces. Droga do tego momentu jest inna i dlatego sportowcy nie są snajperami, a snajperzy nie są sportowcami. Ale strzelanie jest strzelaniem. I jak nie masz tej wiedzy podstawowej i nie wiesz, to nie trafisz jako sportowiec i nie trafisz jako snajper. Wiecie, w sporcie tak samo mamy kabury, mamy wieszaki umiejscowione tutaj, zależy jaką z boku, z przodu, zależy jaką dywizję strzelam i tak dalej. Tam również jest szybkie dobycie, również jest różne tak zwane kondycje broni, wymiany magazynka, gdzie rozpoczynam załadowane albo muszę podłączyć magazynek, przeładować i tak dalej. Więc jaka jest różnica, jeżeli nagle, nie wiem, sportowiec będzie musiał nosić broń pod koszulą i tak dalej. Po prostu ma taką kaburę, ma taką broń do tego dostosowaną, nosi ją w ten sposób, więc musi nauczyć się manualu po prostu, tak? A strzelać będzie tak samo strzelał, po prostu celnie, szybko i tyle, więc no to dlatego ja mam taki pogląd. Myślę, że to ciekawa konkluzja, że właśnie te dwa światy warto przenikać i wyciągać i dzielić się doświadczeniem, bo to jest rozwój, bo to jest wartościowe, a nie takie, wiesz, budowanie barier i mówienie, że oddzielamy to od tego. Odpychanie po prostu od siebie, tak więc tak. Wiecie. Nie budujmy barier. Tym bardziej wiecie, tak jak patrzę, gdzie tam byłem w paru miejscach na świecie troszeczkę postrzelać, czy nawet jak patrzy się na mistrzów, no to mistrzowie z PSC jeżdżą i szkolą po prostu również gdzieś funkcjonariuszy, tak, którzy się sami zgłaszają i tak dalej, tak, więc wiecie, sam... Wzajemnym pełnym szacunkiem. Sam Robert Vogel jest tutaj mistrzem świata, to jest Amerykanin ze Stanów, ze Słotu chyba, funkcjonariusz, więc no jest jakiś problem do niego strzelać i PSC. Myślę, że tą lekcję jeszcze mamy do odrobienia, żeby nie bać się w służbach, czy w służbach w ogóle wszystkich mundurowych, żeby czerpać wiedzę z tego, co jest w cywilu, bo powiem tak, w cywilu dzisiaj jest dużo mniej obostrzeń i regulaminów niż w wojsku. Pamiętacie z naszej służby, wiele rzeczy robiliśmy poza regulaminem, bo po prostu regulamin na to nie pozwalał. Wiele strzelań, no, które robiliśmy, nie były objęte żadnym regulaminem. Po prostu wojsko by nam tego nie pozwalało robić. A w cywilu, ja dzisiaj patrzę na strzelców, że robią dużo bardziej, można powiedzieć, niebezpieczne albo taktyczne rzeczy, na które, że nie jeden poligon by nie pozwolił, żeby na terenie tego poligonu takie strzelanie się odbywało. Nie wiem, przyznacie mi rację, czy nie? Znaczy, no akurat tutaj... Wiesz, wszystkie zawody, one muszą być oborowane po prostu. Mówisz o strzelaniach, chodzi ci o konstrukcji. Bo... O czymś takim, że patrząc na strzelanie takie IPSC, jak się poruszają z bronią, jaką robią taktykę i teraz bierzesz konwencjonalną jednostkę Wojska Polskiego i żołnierza, to jego dowódca nigdy by nie pozwolił na to, żeby on tak poruszał się,
tak strzelał na poligonie, jak ten zawodnik z IPSC? No to uważam, że to jest ograniczenie troszeczkę, bo owszem, IPSC tak naprawdę ma jedną taką zasadę, gdzie, wiecie, funkcjonariusz może się poruszać z bronią w każdym kierunku. Oczywiście jest opuszczenie lufy i te same zasady są również w IPSC, pod warunkiem, że sportowcy zawsze muszą mieć lufę skierowaną w stronę kulochwytu głównego. Są określone kąty, których nie możemy złamać. Ja nie mogę się odwrócić do wszystkich, którzy stoją. No i biec z kontaktem. I biec z bronią i tak dalej. Ja mogę się odwrócić, co robię, ale broń mam skierowaną ten w stronę kulochwytu. Więc też spotykałem się z opiniami takimi, gdzie to jest słabe, bo ja nie mogę z bronią się odwrócić i tak dalej. Naprawdę szybkość, dynamika, w jakiej to się wykonuje i tak dalej, nie ma żadnego wpływu na to, czy ja przemieszczam się z bronią w taki sposób. Więc, no, ale środowisko, więc... jeżeli do tego zmierzam, że środowisko, w której pracuje funkcjonariusz, narzuca mu dodatkowe wymogi, czyli można powiedzieć, że nie zwalnia go z wymogów, tylko wręcz przeciwnie, powoduje, że on powinien być lepiej wyszkolonym do tych stanowionych wymogów, a czerpać wiedzę ze środowisk, które wypracowują tą metodykę szkolenia, która przyspiesza osiąganie celów. Ale prawda? Wiecie, i też co stosunkowo jest bardzo mało wypadków w IPSC. Tak? Dzięki właśnie, powiedziałbym, prostemu egzaminowi kompetencyjnemu, no ale każdy musi go zdać. Nie musisz go zdać najszybciej, tak? Ale musisz się zmieścić tam w określonym czasie, który nie jest naprawdę próbowany. Musisz przede wszystkim być bezpieczny. No i musisz tam odpowiednie faktory. Podsumowując, warto łączyć tak? te światy. Ja uważam, że to jest, powtarzam jeszcze raz, najlepsza forma rozwoju strzeleckiego. Możemy sobie rozważyć tutaj różne warianty, ale zawsze mówię, niech ktoś przyjedzie na zawód. Nie chodzi o to, żeby komuś coś udowadniać i tak dalej, sprawdzać się i czy... Nie, po prostu przyjedź, strzel i wtedy się wypowiedz. No, brakuje nam cygara, butelki whisky i moglibyśmy tak jeszcze kolejną godzinę i kolejną godzinę. Rafale, bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś czas. To ja dziękuję na nas tutaj, bo zawsze wielka sympatia się spotkał, że jesteśmy sąsiadami i często są rozmawiamy, to wspomnieć o tych ciekawych czasach, o doświadczeniach, które cały czas powstają i można się tym podzielić. Jest to wspominać, także też jest jakiś też czas na refleksję, żeby zastanowić się, ile człowiek dał z siebie, co się straciło, tak, bo nie ukrywajmy, że rodziny potraciły po prostu na naszej pracy. Jak ja nawet pamiętam, jak pracowałem na wiślańskich jednostkach wojskowych, no to kiedyś policzyłem sobie, ile byłem poza domem, to mi wyszło około 8 miesięcy poza domem. No a w jednostce, przecież my byliśmy non-stop praktycznie poza domem, więc... Myślę, że by było to... Nie było bardziej czasu, byłem w robocie niż w domu. Nie było czasu urlopu wybrać, więc wiecie, no. Dziękuję bardzo. Dzięki, Rafał. Dziękuję za zaproszenie. I dużo zdrowia, żeby dalej w tych wszystkich pasjach jeszcze trwać. No i panowie, zapraszam na zawody IPSC. Mam nadzieję, że wtedy znam was, ale wiem, że jestem w stanie również poszerzyć wasze horyzonty w momencie, kiedy zabiorę was na zawody. Ku chwale ojczyzny. Do zobaczenia.